Witajcie w tym krótkim poradniku. Dziś pokażę Wam trzy serwisy, na które są najróżniejsze rzeczy, począwszy od gier, skończywszy na filmach. To pokażmy. Na przykład pierwszy serwis jest oczywiście on nim pb.pl i na nim można ściągnąć najróżniejsze, jak mówiłem, gry, zarówno jak i filmy, zdjęcia i tak dalej. Co do gier, oczywiście wchodzimy tutaj w gry, jest oferty pełne wersji gier. To jest tematy na forum. Tutaj jest tak jakby zasady, właśnie regulamin tego i tak dalej. Ale to są poszczególne podkategorie każdych gier. Osobiście ja to inaczej robię. W Google wpisuję na przykład, jakbym chciał jakąś grę. Na przykład Black and White 2 Peb. I nam znalazł. Wchodzimy. I mamy link. Oczywiście z Rapid Share. Właśnie co do Rapid Share, pokażę Wam na końcu pełną stronkę, skąd można ściągać i wyjaśnię, na czym to polega. Następną stroną, którą polecam, jest oczywiście darkvares.pl. Strona głównie właśnie do ściągania. Również są gry, filmy. Na przykład weźmy teraz filmy, seriale, anime. No i normalne filmy. I również polecam wyszukiwanie na przykład na Google. No na przykład GTA 4 Dark Vares. Tu nam znalazło inaczej. Nie, dobra, może się pomyliłem. Tutaj polecam przeszukiwanie takie. Wejdźmy jeszcze raz na forum. Wejdźmy w kategorię gry. I tu wystarczy, że wpiszemy szukaj. To jest dobra dosyć wyszukiwarka. GTA 4. I mamy Grand Theft Auto. I również są Rapid Share z Mega Upload i tak dalej. Wrzuty. I ostatnim serwisem to już nie z takich stron, które mamy pobierać z oczekiwanym, normalnie, czyli torrenty.org. No, aby mieć oczywiście tu konto, trzeba wysyłać SMS-a zapłatą 10 zł brutto, no z groszami. No i również, jak mówiłem, jest to bardzo popularna strona z grami. Zacznę właśnie wpisać na przykład dajmy jakiś film, nie wiem, Matrix. Jest Matrix Rewolucja, Matrix Reaktywacja i tak dalej, i tak dalej. No, aby ściągnąć, jak mówiłem, trzeba być oczywiście zalogowanym i klikam pobierz torrent. Są inne strony z torrentami, ale ja tylko ten używam. I co do tej strony, której polecam, w sensie ściągania z tych płatnych stron, na przykład Rapid Share i tak dalej. Znaczy nie płatnie, ale jest czas oczekiwania między kolejnymi plikami, co nie? Więc polecam stronę rapiddeo.pl. Jest to strona, która umożliwia download z Rapid Share od chwilę, strona Mega Upload, chyba Netload, czy to jest to samo? Nie wiem, X7 tu. I również wystarczy się zalogować. Nie płacimy. Znaczy, może nie w tym sensie, płacimy za transfer. Aktualnie mam 7926 mega. Właśnie, właściwie tyle mogę ściągnąć. Jest to niecały. Właśnie niecały. Jest to dosyć sporo, jest to z 8, niecałe 8 giga i pokażę Wam, jak to działa. Oczywiście dajmy właśnie jakąś grę Black and White, nie wiem byle co.
Nie wiem, z PEBu już tam to nie jest ważne, co tylko na pokaz mam przetestować. Dajmy ostatnio oczywiście stronkę. Ściągnę na przykład dwa party. Na przykład z tego. Zobaczmy tylko, czy działa link. Działa link. Ważę to 100 mega. Tak około. I te dwa party wystarczą. Wklejamy do dodaj pliki oczywiście. Wgraj pliki. Teraz będzie sprawdzać linki. No i mówiłem około 100 mega. Jeszcze raz wklej te pliki. I wyskoczyła nam tabelka. I teraz będzie pokazywać, że pobiera z RapidShare sam serwis. Później my możemy pobierać. To dosyć szybko leci. Chwileczkę. To będzie trzeba mieć w ogóle takiego transferu, jak ta strona ma, nie? No i twoje pliki. Wyświetliły nam się twoje plika możliwe do ściągnięcia, które przed chwilą wysłałem. I klikamy ściągnij. I zapisz plik. No i ściąga z pełną prędkością transferu. No, może po prostu również serwis ten może być przeciążony. Moja prędkość pełna to jest lekko ponad 1 mega na sekundę. Być może jest przeciążony serwer, ale jak widzicie, na pewno jest lepiej niż na zwykłym free, znaczy bez konta na Rapidzie, bez premiuma i tak dalej. I oczywiście można ściągać dwa na raz pliki. Zobaczmy zresztą, może będzie z pełną, znaczy oba te będą tak samo szybkością ściągać z taką samą. No, przyspiesza, no to powinno. A, wyszło już chyba stoi. A, nieważne, będę się w to bawić. No i ta strona działa, lecz jest pewien minus. Trzeba dodawać transfery, jeśli nie mamy. Czyli wysyłamy SMS-a właśnie za 7,32 i daje nam to prawie 10 giga transferu. Za 3,66, który daje nam ponad 4 giga transferu. Jest oczywiście lepiej przelewem, jest bardziej opłacalne, no ale ten, kto ma oczywiście karty, właściwie konto bankowe i ma dostęp do internetu. No i to było chyba by na tyle. Jest inna stronka pewnie, ale na razie nie działa. Jak będzie działała, to pokażę. Tam nie było takiego transferu. Zobaczycie. Jak będzie działać, to wam na pewno pokażę. Na razie.